Kutna Hora, stolica powiatu Kutna Hora w kraju środkowoczeskim w Czechach, w odległości około 65 km od Pragi i 100 km od Jeleniej Góry. Kamienny Don, jeden z nielicznych ocalałych po pożarze w 1771 roku. Pozornie zwykła mieszczańska kamienica, przed którą dawniej odbywał się targ, w swoim czasie pełniąca funkcję ratusza, przypomina nieco gotycki kościół. Za frontową fasadą z trójkątnym, bogato zdobionym szczytem kryje się muzeum poświęcone życiu miasta. Rozwój Kutnej Hory wiąże się z wydobyciem srebra, którego początki sięgają XIII wieku. XIV wiek przyniósł dalszy rozwój miasta. Założono mennicę królewską, czyli tzw. włoski dwór, której zatrudniono florenckich rzemieślników. Włoski dwór stał się też rezydencją królewską, po której najcenniejszą pamiątką jest gotycka kaplica królewska. Mennicę zamknięto w XVIII wieku, co związane było z wyczerpaniem się złóż srebra. Kamienna fontanna, gotyckie dzieło Matysa Rejska z 1495 roku, nasuwające skojarzenia z wielką koroną lub zminiaturyzowanym teatrem rzymskim. Obecnie znajduje się tam Galeria Artystyczna. Do kościoła prowadzi szeroka ulica. Na początku tej ulicy stoi figurka świętego Jana Nepomucena, świętego, który opiekował się i opiekuje się mostami. Kościoła prowadzi szeroka ulica. Po prawej stronie ulicy znajduje się budynek, w którym kiedyś mieściło się kolegium jezuickie, natomiast po lewej stronie znajdują się figurki ze świętymi. Stąd też rozciąga się piękny widok na całe miasto i na okolice. Miasto po epoce rozkwitu w XIV wieku przeżyło poważny kryzys podczas wojen husyckich. W 1421 roku zdobył je wojowniczy Żyszka. Wkrótce potem zostało odbite przez wojska papieskie, a rok później znowu pojawili się husyci. Czerpane z kopalni dochody pozwoliły na tyle szybko podźwignąć się po wojennych zniszczeniach, że mieszczanie stać było na finansowanie budowy wspaniałej świątyni świętej Barbary. Kościół powstał dzięki górnikom, którzy w okresie prosperity miasta uznali, że nie chcą być gorsi od Pragi i stać ich na kościół porównywalny z praską katedrą świętego Dawida. Budowę rozpoczęto w 1388 roku, a plany zakładały dzieło w stylu francuskiego gotyku. W 1421 roku pracę zawieszono na czas wojen husyckich.
budowę zakończono dopiero u schyłku XIX wieku. Przepiękny, przykryty trzema niezwykłymi kopułami, kościół bez wątpienia zalicza się do najwspanialszych przykładów gotyckiej architektury w Europie. Powierzchnia zabudowy równa się małemu boisku piłkarskiemu, 70 na 40 metrów. Z zewnątrz uwagę przykuwają liczne przybory, sterczyny, figurki i żygacze. Bardzo charakterystyczne dla najbogatszych wersji gotyku. Szerokie wnętrze dzieli się aż na 5 naw, przez co kościół wydaje się nieco za krótki. Niebywale wysoką 30-metrową nawę główną wieńczy późnogotyckie sklepienie o wspaniałych ornamentach. Olśniewająco prezentuje się również ołtarz główny, neogotycki tryptyk z lat 1884-1905. W ścianach znajduje się szereg średniowiecznych malowideł. Malowidła te przedstawiają życie codzienne ówczesnych mieszkańców. Kutna Hora to dzisiaj stosunkowo niewielka miejscowość. To zaledwie cień średniowiecznego miasta, które przez ponad 200 lat było drugie co do wielkości w Czechach, a w XIV wieku liczącego tyle mieszkańców, ile ówczesny Londyn.
O wspaniałej przeszłości świadczą liczne zabytki na Starówce i przedmieściu Sedlec. Pod pewnym względem Kutna Hora przypomina Ołomuniec. Nie zachowała się w całości urokliwa staromiejska zabudowa, ale przetrwały pojedyncze obiekty, które podczas zwiedzania wyszukuje się jak rodzynki ciasta. To jest nic innego jak Praga w pigułce. Dwór włoski. Tutaj mieściła się mennica Wacława II, której do końca XIII wieku bito grosze praskie. Mennica przetrwała do początku XVIII wieku, kiedy budynek przekwalifikowany został na ratusz. W wielu fasadach budynku znajdują się figurki przedstawiające mieszkańców Kutnej Hory. Kolumna morowa. Słup 1715 roku. Obok kolumny stoi dom u marmoru, wyróżniający się pięknymi malowidłami i jeszcze piękniejszym portalem. Obecnie wewnątrz mieści się restauracja. Piwnica Dacicki, ulica Rakowa 8, niedaleko kamiennej fontanny. To tradycyjna czeska kuchnia z 6 rodzajami piwa z beczki. To niepowtarzalna atmosfera. Warto tam usiąść, zjeść i wypić piwa. Niezwykła kostnica, a właściwie kaplica czaszek, to niewielka budowla. Wewnątrz tej budowli zgromadzono kości 40 tysięcy osób chowanych przez długie lata na pobliskim cmentarzu. W 1870 roku władze kościelne zaproponowały Franciszkowi Rintowi wykorzystanie ich do ozdobienia świątyni. Efekt przechodzi wszelkie oczekiwania. Z kości wykonano tu wszystko: napisy, kielichy, krzyże,
nawet zwisający pośrodku wielki żyrandol, do którego konstrukcji posłużyły wszystkie elementy ludzkiego szkieletu. Makabrycznego nastroju dopełnia niesamowity herb, Schwarzenberg, na którym ptak dziobie głowę Baura. Kościół pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z lat 1290-1330 z wnętrzem przebudowanym przez Saliniego na początku XVIII wieku. To typowy przykład dzieła tego architekta, który łącząc gotyk z barokiem stworzył własny, unikalny styl architektoniczny. Wnętrze oprócz ołtarza głównego i bogato wyposażonej kaplic bocznych znajdują się między innymi całkowicie przeszklone barokowe relikwiarze z ciałami i relikwiami oraz wielkie XVIII-wieczne obrazy śląskiego malarza barokowego Michaela Leopolda Wilmana. W tym jedna ze scen męczeństwa 500 kartuzów i cystersów w 1421 roku. Kacina, wioska 8 km na północny wschód od Kutnej Hory. Słynie z największego w Czechach klasycznego pałacu Chodków. Chodkowie zbudowali go jako swoją siedzibę w latach 1802-1822 i służył im do 1911 roku. W czasie okupacji działała tu Hitlerjugend, a po wojnie obiekt został przekazany na cele muzealne. Koli już w połowie XIII wieku był miastem królewskim. Do jego rozwoju przyczyniły się również liczne przywileje nadawane podczas władania Luksemburgu. Kryzys przyniosła dopiero wojna 30-letnia. W 1757 roku pod Kolinem Prusy starły się z Austrią w jednej z najkrwawszych bitew tamtych czasów. Bitwa zakończona została zwycięstwem Austriaków. Kościół świętego Bartłomieja. Prace nad nim rozpoczęto wraz z lokacją miasta jeszcze przed 1261 roku. Wyrwę kościoła urozmaicają dwie ośmiokątne wieże. Wieże, przypory na różnych wysokościach i rzygacze w okolicach podwyższonego prezbiterium.
wszystkim góruje dzwonnica z pięknym kamiennym krużgankiem. Pochodzi z 1504 roku, a dzisiejszy wygląd uzyskała dzięki przebudowie 1872 roku według projektu Józefa Mockera.